Po utworzeniu artykułu i opublikowaniu go na stronie startowej jest on widoczny w całej swojej długości. Nie zawsze jest to jednak pożądane. Z reguły na stronie startowej chcemy umieścić tylko krótki wstęp do artykułu i dać odnośnik do pełnej treści artykułu. Taki efekt w Joomla możemy uzyskać bardzo szybko. Przejdźmy do zaplecza. I tutaj artykuły. Teraz musimy otworzyć ten artykuł w trybie do edycji, czyli klikamy na jego tytule. Załóżmy, że na stronie głównej chcemy pokazać artykuł tylko do tego miejsca, a więc ustawiam kursor w tym miejscu i klikam tutaj na ten przycisk Więcej. Spójrzmy, spowodowało to wstawienie takiej czerwonej linii. Zapiszmy teraz artykuł. Przejdźmy do witryny. I tym razem artykuł został pokazany tylko właśnie do tej czerwonej linii, a na dole pojawił się przycisk Więcej. Po kliknięciu przechodzimy do pełnej treści artykułu. Spójrzmy na kolejną możliwość dzielenia artykułów. Nasz artykuł jest artykułem dość długim. Żeby ułatwić jego czytanie, możemy podzielić go na części. Przejdźmy znowu do zaplecza. I tym razem skorzystamy z trzeciego przycisku znajdującego się tutaj pod edytorem, a mianowicie podział strony. Ustawiamy kursor w miejscu, gdzie ma nastąpić podział strony w tym artykule, czyli na przykład tutaj, i klikam na podział strony. W tym oknie mogę zdefiniować tytuł strony, czyli na przykład architektura. Dzięki skorzystaniu z tej funkcji artykuł nasz zostanie podzielony na strony oraz automatycznie zostanie wygenerowany spis treści dla tego artykułu. W tym polu możemy ustawić nazwę, która ma się pokazać w tym spisie treści. Jeżeli nie wprowadzimy tutaj żadnej nazwy, to zostanie przyjęta ta nazwa. Spójrzmy, podziały strony zaznaczane są szarymi liniami. Przejdźmy dalej. I tutaj mamy typowe potrawy. Klikam ponownie na podział strony. I wpisuję typowe potrawy. Inna nazwa spisu treści, potrawy. Następnie mamy noclegi. I okolice. Ustawiam kursor tutaj przed tym nagłówkiem i klikam na podział strony. Teraz zapisujemy nasz artykuł i sprawdźmy, jak wygląda teraz. Przejdźmy do strony głównej. Tu na stronie głównej nie widać jeszcze żadnej różnicy, ale przejdźmy do całego artykułu. Po prawej stronie pojawił się spis treści dla naszego artykułu. Klikając w tym miejscu będziemy przenoszeni do poszczególnych stron artykułu. Jak widzimy, tych stron jest 5. Tutaj poniżej mamy również linki do następnej i poprzedniej strony artykułu. Tu mamy teraz architektura. Przejdźmy do następnej strony, tym razem skorzystajmy jednak ze spisu treści, potrawy. I proszę spojrzeć, tutaj mamy w spisie treści potrawy, a w tytule strony typowe potrawy. Klikając na ten link mamy dostęp do całości artykułu.